Keto wtorek, odcinek 28. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Jak widzicie, ja już zdążyłam ubrać sweterek, bo jak to mówią, winter is coming. I dzisiaj trochę pogadamy o tym, co jeść, jak jest ten okres jesienno-zimowy, jak już nie bardzo chce nam się codziennie rano po prostu z radością wybiegać na słońce, bo na przykład się schowało, i jak sobie z tym wszystkim radzić, i jak nasza dieta ketogeniczna w tym czasie się zmienia. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby również będąc w ketozie jeść całkiem sporo warzyw. Natomiast w zimie tych warzyw mamy coraz mniej. I już te pyszne sałatki, różne zielone z awokado, tam z dodatkami pomidora i innych warzyw, no niekoniecznie się sprawdzą, bo pomidor w zimie, a pomidor latem to są po prostu dwa inne pomidory. I ten w zimie nie jest dobry i nie ma za bardzo wartości odżywczych. Więc ja sałatki, różne takie świeże warzywa, zamieniam w dużej mierze na kiszonki. Kochani, kiszonki są po prostu skarbnicą mikro, makro elementów i przede wszystkim mają właściwości probiotyczne, czyli dobrze wpływają na nasz przewód pokarmowy, uszczelniają nasze jelita, pomagają odpowiednim bakteriom się zadomowić na dobre w naszych jelitach i bardzo Wam je polecam. I to nie tylko kapusta kiszona czy ogórki kiszone. Uwaga, kiszone ogórki, a nie kwaszone. Niestety w Polsce teraz dozwolone jest napisanie ogórki kiszone, nawet jeżeli są one kwaszone. Jak rozpoznać kiszonki prawdziwe, te kiszone, a nie kwaszone? Otóż powinna tam być tylko woda i sól, no i ogórki na przykład, czy kapusta, żadne inne rzeczy, tak? I jeżeli sami w domu kisimy te produkty, to już mamy w ogóle 100% pewność, że jest super ekstra, ale jeżeli Wam się nie chce, nie macie czasu albo nie macie tak wspaniałego taty czy teściów jak ja, bo ja sama jeszcze nie kiszę, ale ci, to wtedy warto po prostu sprawdzić, co rzeczywiście kupujemy w sklepie i w markecie. I te kiszonki fantastycznie się sprawdzają jako różnego rodzaju surówki, ale także ja bardzo lubię ograniczać czas spędzany w kuchni i na przykład robiąc dania jednogarnkowe. I wtedy na przykład kiszona kapusta z mięskiem z wolnowara, nigdy nie wiem, świetnie się sprawdzi i jest pyszna. Czy w piekarniku możecie sobie zrobić takie mięso na kapuście? Wtedy żeberka świetnie wchodzą i nawet ja, która nie lubię za bardzo tłustych mięs, to w zimie bardzo sobie lubię zjeść takie żeberka z kiszoną kapustą. Ogórki to się w ogóle sprawdzają kiszone po prostu w każdej postaci i można je nawet zajadać po prostu samodzielnie jako dodatek do praktycznie wszystkiego. Natomiast możecie też kisić inne rzeczy. Na przykład bardzo fajne, takie bardziej z kuchni azjatyckiej jest kimchi. Możemy kisić rzodkiewki i różne inne warzywa. I to jest naprawdę bardzo fajna metoda właśnie na przechowywanie warzyw. Są też takie warzywa, które są całoroczne. I na przykład warzywem całorocznym, wbrew pozorom, jest jarmuż. I ten jarmuż możemy dostać przez cały rok, możemy też go uprawiać przez cały rok i fantastycznie sprawdzi nam się właśnie w tej postaci. Ale na przykład szpinak, czy inne warzywa, które bardziej znajdziemy w postaci mrożonek, rzeczywiście możemy śmiało kupować i używać, bo mrożenie warzyw to jest kolejna bardzo dobra metoda na ich przechowywanie i wtedy możemy je sobie spożywać na ciepło, no a wiadomo, jak jest zima, to nam się bardziej chce ciepłych potraw, więc to też jest fajne rozwiązanie. A, no i jeszcze z takich zielonych liści, czy w ogóle z zielonych warzyw, takich, które mają właściwości antyoksydacyjne, no to kiełki. I kiełkować różne rzeczy możemy cały rok i też Wam polecam kiełki brokułu, to jest chyba najlepsze, co po prostu możemy sobie podać na talerzu i to też jest rzecz całoroczna. Mówi się, że te korzeniowe warzywa, czyli te, które rosną pod powierzchnią ziemi, nie powinny stanowić bazy na diecie ketogenicznej, jednak dłużej można je przechowywać na przykład w spiżarni, czy po prostu sklepy, mamy do nich dostęp całoroczny, łatwiejszy, więc w zimie, jeżeli na przykład sobie, nie wiem, zrobimy surówkę z kapusty kiszonej z marchewką, no to po prostu nie koniec świata. No, uważajmy z gotowaniem marchewki, bo wtedy ten indeks glikemiczny po prostu leci w górę i to nie jest dobry pomysł, ale również nawet te warzywa korzeniowe możemy fajnie przemycić sobie do naszej codziennej diety.
No i ja Wam bardzo polecam takie różne dania na ciepło. Na przykład ja zdecydowanie więcej w zimie robię zup, zdecydowanie więcej robię kremów i do nich namiętnie dodaję zupę mocy. Czyli taki wywar gotowany na kościach, który ma też fantastyczne działanie takie wspomagające naszą odporność, uszczelniające nasze jelita i masę po prostu innych działań. Więc różnego rodzaju kremy też fantastycznie się sprawdzą. Nawet jeżeli ciężko jest dostać warzywa, to na przykład można sobie kupić suszone grzyby i taki krem z suszonych borowików to jest w ogóle miazga. Możecie sobie dodać do niego śmietankę 30 i jeszcze podkręcić tą ilość tłuszczu, więc to są na pewno bardzo fajne rzeczy. I jeżeli na przykład w lecie mogliśmy sobie tam od czasu do czasu przekąsić jakieś, nie wiem, owoce jagodowe, to takie przekąski raczej w zimie odpadają i nie polecam Wam za bardzo owoców w zimie w większych ilościach, no bo po prostu ich na co dzień nie ma, więc też nasz organizm w ketozie nie będzie sobie tak dobrze radził z tą ilością węglowodanów. I wtedy fajną przekąską są orzechy. I takie orzechy można sobie jeść. Pamiętajcie, że dobre orzechy na ketozie to przede wszystkim orzechy makadamia. One są niestety najdroższe, ale najlepsze. Ale jeżeli nie makadamia, to pekan, migdały, orzechy brazylijskie, które są świetnym źródłem selenu. Orzechy włoskie też są ok. Uważajcie z nerkowcami, bo one mają sporo węgli, ale też to nie jest tak, że nie można ich w ogóle jeść na ketozie. Bardzo Wam polecam kurkumę. Kurkuma po prostu ma masę prozdrowotnych działań, jest takim superfood, dobrze wpływa na nasz mózg, dobrze wpływa na nasze serce, ma działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne itd., itd. I można ją dodawać na przykład do zup, jeżeli robicie rosół i chcecie, żeby był bardziej żółty, o taki w kolorze mojego sweterka, to polecam Wam kurkumę, ale można sobie na przykład zrobić tak zwane mleko, jakoś ono się tam nazywało. Chodzi o to, że dodajemy właśnie kurkumę i na ciepło robimy sobie taki napój. Złote mleko chyba, o, chyba złote mleko. Na przykład z mleka migdałowego i z dodatkiem kurkumy i to też świetnie rozgrzewa. I kolejna, już chyba ostatnia rzecz, którą ja stosuję, to różne właśnie takie przyprawy rozgrzewające. Ja po prostu uwielbiam cynamon. Uwielbiam kardamon, uwielbiam imbir, goździki, tym pachną mi święta Bożego Narodzenia, ale po prostu już jak się widzę tylko jesień i są żółte liście, to ja po prostu zaczynam stosować zdecydowanie większej ilości te przyprawy. One fajnie działają rozgrzewająco, one też mają właśnie antyoksydanty i ja na przykład je dodaję do herbat. Ja po prostu mam dużą ilość lasek cynamonu i sobie go razem z herbatą po prostu przygotowuję. Robię sobie kawę gotowaną, taką ajurwedyjską według pięciu przemian, czyli gotuję kawę razem właśnie z cynamonem, kardamonem, często imbirem i goździkami. Więc to Wam na pewno polecam. No i też zdecydowanie częściej właśnie robię sobie kulę odporną z tymi przyprawami. I tutaj świetnie się sprawdza już na przykład gotowa energia do kawy. Na ostatnich warsztatach kulinarnych, które organizowaliśmy, to po prostu był hit. Więc ona ma od razu cynamon, kardamon i chyba jeszcze wanilię w swoim składzie razem z masłem klarowanym oraz olejem kokosowym. Więc też Wam podlinkuję na dole tą energię do kawy. Jest po prostu pyszna. Także w ten sposób można się odżywiać w zimie. Ja też dużo więcej piję ciepłych potraw, na przykład yerbę. I to też fajnie rozgrzewa i pomaga nam przetrwać tą jesienno-zimową aurę. A na czczo zdecydowanie lepiej w zimie właśnie wchodzi ocet jabłkowy z ciepłą wodą. On dokwasza nasz organizm, pomaga wytwarzać się ciałom ketonowym, także to też Wam polecam. Okej, no to chyba takie moje tipy na to, jak przetrwać keto zimę. Dajcie znać w komentarzu, co Wy lubicie jeść i czego Wam może brakuje zimą, a czego Wam nie brakuje. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was ciepło, cześć!